To jest po prostu zubożenie niesłychane człowieka i w ogóle zniszczenie całej idei inteligencji, powiedzmy sobie szczerze, bo historia należy do tego typu przedmiotów, czy język ojczysty, który po prostu kształtuje osobowość człowieka, kształtuje jego więzi z narodem, czyli z dobrem spędziem dobra wspólnego. Jeśli to się amputuje, jeśli to się robi karykaturę z tego, no to mamy pewność, że wykształcimy owszem jakichś tam ludzi, którzy będą mieli koparkę obsługiwać, no jak mówię, skalpel, ale oni będą całkowitymi jakimiś no sopkami, ludźmi niezdolnymi do dobrego życia społeczności, a sukces grupy, narodu w tym przypadku zależy od tego, jakich my mamy ludzi, jakie oni mają relacje do dobra wspólnego, do tego, jak są ukształtowanymi ludźmi. I to jest bardzo zła tendencja, bardzo złe zmiany, które nas cofają bardzo daleko gdzieś po prostu w czasy, które no jakiegoś prymitywizmu wręcz. Proszę mi powiedzieć, skąd ten protest, głodówka, jak to wygląda, ile to jest osób i kiedy kończycie, kiedy rozpoczęliście, kiedy zakończycie? Ja prawdę powiedziawszy zostałem tu wciągnięty, to moi przyjaciele z Częstochowy, którzy tam głodowali, bo ta głodówka tak idzie przez Polskę, Warszawa, Siedlce, Kraków, Warszawa, Siedlce, Tarnowskie Góry, Częstochowa i moi przyjaciele zadzwonili, że oni muszą kończyć w Częstochowie, czy w Nysie byśmy. No w związku z tym przyłączyłem się i w redakcji Nowinyckiej założyliśmy, tu śpimy. Tutaj właśnie nocujemy na tych dechach, jemy te posiłki w postaci wody mineralnej, prawda, trzy razy dziennie. I proces będzie trwał u nas do niedzieli, mamy trwać, potem ma Wrocław to przejąć, a 19 maja ma się w Krakowie odbyć taki kongres tych wszystkich protestujących obywateli, który sformułuje te nasze obywatelskie postulaty pod adresem rządzących trzecią RP w tej chwili. Głoduję w tej chwili, zacznę tak od tych kolegów, którzy przyjali. Nie, to ja już sobie to spiszę. Dobrze. Ziemi, skąd nasz ród, damy pogrześć mowy. Polskim naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Damy by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli żył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie wrogi. Krzyżacka zawierucha. 19. Twierdzą nam będzie każdy Bóg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec piął nam twarz, będzie ci nam właściwie głodu się nie odczuwa po jakimś tam, po trzech dniach, to już tak, to głodu się nie odczuwa, ale odczuwa się pewne dolegliwości, takie naprężenie, jakieś rozkojarzenie, lekkie skurcze, a tu muszę też od swoje redakcyjne obowiązki wypełniać, stąd przysiadłem za swoim biurkiem.
Trzeba powiedzieć, że to, co robi rząd, ten Tuska i rząd Platformy, i to, co robią, jak to robi, to są po prostu absolutnie skandaliczne historie. Po pierwsze, ograniczenie. Historia jest takim przedmiotem, który tworzy postawy, bo to nie tylko jest wiedza o tym, co było w przeszłości, bo to, co można ściągnąć z Wikipedii czy skądkolwiek, to jest kształtowanie pewnych postaw. Jeśli się uczymy historii starożytności, to zapamiętujemy z niej na przykład Leonidasa pod Termopilami, stąd potem rozumiemy na przykład poezję, wiersz Słowackiego, naszą kulturę, naszą przeszłość. Uczymy się o powstaniu listopadowym, myślimy o tym, jak mogłoby być, bo tworzy się tak zwana historia wtedy alternatywna, która oznacza pewien stosunek człowieka do tej przeszłości, do naszej wspólnoty. I teraz, kiedy się człowieka tego pozbawi, kiedy się go wychowuje bez tego poczucia więzi z jakąś wspólnotą, to to wyrośnie jakaś najprawdopodobniej albo jakiś sobek, albo po prostu no, jakiś łobuz. No. Po prostu ktoś, kto będzie żył sam dla siebie, który nie będzie miał żadnych hamulców moralnych przed wykorzystaniem stanowiska, przed korupcją, przed niczym, bo jego nic nie będzie interesować oprócz siebie, oprócz tego, żeby pojechać na Karaiby albo coś skręcić, czy coś przekręcić. Historia jest bardzo ważnym przedmiotem. Mieliśmy tutaj kilka takich rozmów, na przykład bardzo pięknie o historii powiedział, był tutaj ksiądz prałat Mikołaj Mróz, który na Muzeum Komunii Świętej i między innymi mówił o swoim osobistym doświadczeniu w nauce historii. To była piękna wypowiedź człowieka, który Ślązaka, który się wychował, mówi, w wiosce, której nikt po polsku nie mówił, tylko nauczyciel po wojnie, który przyjechał i nauczał historii. I dlatego to, co robi Platforma i Tusk, to ja nie waham się powiedzieć, to jest po prostu tak, jak powiedziała pani Agnieszka, to jest, oni są, płyną z tym głównym nurtem, którego plan polega na tym, żeby stworzyć naród europejski, a żeby stworzyć naród w ogóle europejski, trzeba najpierw wynarodowić wszystkich po kolei. Pozbawić ich godności, pamięci, wszystkiego. I to jest raz. A druga sprawa, w jaki sposób to robią? Arogancko, to jak komuna. No dokładnie jest to sama inżynieria społeczna jak za czasów komuny i to tej komuny z pierwszego okresu, kiedy się wprowadzało w podręcznikach, wtedy było, jaki piękny jest Związek Radziecki, jak wspaniale tam szumią zboże, jak tam lasy są czerwone od malin. I dzisiaj jest to samo z podręcznikami, dzisiaj pisze Unia Europejska, to w ogóle jakieś niebo jest. To jest niebo na ziemi po prostu, ta Unia Europejska. A tymczasem Europa w ramach tej Unii Europejskiej to zamienia się w kontynent egoistycznych staruchów, którzy nie chcą mieć dzieci, którzy myślą tylko o swojej wygodzie i wkrótce przyjdą jacyś barbarzyńcy, nie wiem, czy to będą Arabowie, czy to będą Chińczycy, i przejmą tę całą masę upadłościową, bo kto tam ma dzisiaj funkcjonować jako Europejczyk? 4 miliony Turków i gastarbeiterów w jakichś Niemczech, czy równie wielka liczba Arabów we Francji. To jest w ogóle chory pomysł oparty na całkowitym pomieszaniu pojęć i kolejna wieża Babel, którą się próbuje budować i ona skończy oczywiście tak samo jak ten Związek Sowiecki, tylko że ponieważ na razie jeszcze tych towarów jest dużo, jeszcze ta przeszłość, jeszcze ta produkcja jakaś, coś się importuje, obligacje się sprzeda, no jeszcze to jakoś tam przetrzymamy rok, dwa, a po nas choćby potem. Sprzeciwiamy się temu. Nie tylko dlatego, że jesteśmy patriotami, kochamy Polskę i naszą przeszłość, i jak tu siedzimy, są siedzą różni ludzie. I były starosta, i młoda nauczycielka, i pan Karandzi, który był założycielem Wolnych Związków i współautorem strajku w stoczni w 80 roku, i pan Zimny był więzień, i ja, który tutaj mam przyjemność być jakby gospodarzem, ale dlatego, że po prostu myślimy też o, no, o przyszłości, o naszych wnukach, o naszych dzieciach, co ja w jakim świecie będą żyli. Świat, który budują ci kompletni ideolodzy, jacyś no, fanatycy, będzie światem strasznym. Będzie światem strasznym. Ja nie chciałbym w takim świecie żyć, no ja mam nadzieję, że nie doczekam, no, ale martwię się, że to będzie z moimi wnukami. Dlatego, ale mamy nadzieję na zwycięstwo i wzywamy wszystkich, apelujemy do wszystkich. Nie poddawajcie się temu, gdzie nas chcą zapędzić. Oni nas chcą traktować jak kury w kurniku, żebyśmy tylko nadziobali ziarna, zrobili kupę, przespali się na grzędzie, a potem kiedy będziemy płakać tylko wtedy, jak nas będą brali do rzezi. Nie żyjmy życiem kury. Bądźmy ludźmi wolnymi, opierajmy. Po to robimy. To nie jest może jakieś wielkie wyrzeczenie, chociaż nie jest tak łatwo na tych dechach tam się przespać, gnaty trochę bolą.
obiadek czeka w domu, cały czas przyjeżdżam, moja żona mnie pyta, może byś kanapkę zjadł, prawda? Dobrzy ludzie chcą, troszczą się o nas. Rzecz polega na tym, żebyśmy, proszę Państwa, drodzy rodacy, zrozumieli, że trzeba się zbuntować, ponieważ prowadzą nas do rzezi.